Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, ze mną jest Lucek. Siemanko, jestem Lucek. Tak jest i budujemy w dalszym ciągu bank. Tutaj mamy pomysł na to, żeby zbudować właśnie wielki, znaczy wielki, no safe, żeby zbudować, tak, ogólnie rzecz biorąc. No. Ej, właśnie, pamiętasz ten swoją skrzynkę pocztową? No. To będą skrytki. Mara. O, nie. Dobrze, to ja robię skrytki, bo tutaj będzie dużo roboty z tym. Dobra, to czekaj, ja może pomaluję szybko pasy tutaj na zewnątrz. A ty kombinuj. Albo co zrobić? Jak zrobić wejście? Do banku? No, tu wiesz, jeszcze w banku trzeba alarmy porobić. Czekaj, niespokojnie. Drzwi zrobimy takie... Już wiem jak. Z metalu zrobię na pewno. No. I na pewno zrobię otwieralne tutaj. Potrzebujesz teraz wychodzić czy coś? Nie, nie. No, tutaj spędzę trochę czasu. Czekaj, tutaj zrobię ten kontroler tu gdzieś muszę wrzucić. To będzie jaki alarm jakby. Okej. Okay. A tu nie mam podłączone. Tym później pomożesz najwyżej. Jasne. Zamknęli mnie. Dobra. Ale fajnie to wygląda, takie stalowe. Takie stalowe, nie? Ale jeszcze to zrobię jeszcze porządniej. Dobrze. O. Teraz tutaj jeszcze tu. I teraz jeszcze, o, muszę zrobić czekaj takie, gdzie to było? Zrobić takie fajne otwieranie, wiesz, w stylu, typowym stylu takim właśnie bankowym. Sejfowym, o. Okej. Okay. Jeszcze czekaj, może te rączki są za małe. Tak. Ale będziesz zadowolony z tych skrytek. Czekaj, bo mi klamka opadła. Nie, proszę. O, jest dobrze. Dobrze. Okej. Okay. Powiem to dziewczynie. Czekaj, chwilę. Co? Jakie dziwne. O, żeż ty. Nie, no, klamka mi nie. O, come on. Ale skojarzenie normalnie. Teraz wszystkie twoje fanki. Ale jak to Paweł ma dziewczynę? No właśnie, widzisz, no. Nie, nie mam, to jest nieprawda. Czekaj, bo tutaj nie może być guzika. Dajmy tutaj guzik. Dobra, wiesz co, taka prośba do ciebie. No. Jakbyś na przykład zrobił na tym kontrolerze 90 stopni ustawił. A okej. Okay. Na pierwszym? Na drugim, nie? Na drugim. Jest. Jest? Tak. Poczekaj. Kojarzę fakty. Jest na pewno dobrze ustawione? Nie, no chodzi... A, nie, na pierwszym ustaw! Na pierwszym ustaw też. Czekaj. Na pierwszym też ustaw 90. Jest, no. Do środka. Ła, co by tak wypchało? Czekaj, ja sobie to już ustawię, co mnie tak wypchało. O Jezus Maria, czekaj, nie. Tak zróbmy, 90, tak. Tu pomyliłem. Tu zostawmy na przykład na pierwszym na 0, tu na 0, na 90 dajmy. Nie, czekaj, 360. O, 360 damy. Tutaj, na dwójce. Okej. Aha! Co? Wiesz co, jesteśmy obaj w środku. I co teraz? No bo nikt nie kliknął. Zamknęliśmy się w sejfie, no brawo Paweł. Czekaj, wychodzę na chwilę, sorry. Weź tam sobie załataj dziurę, wiesz. Ale save normalnie, super. Dobra, czekaj. Przepraszam, ale się podniecimy tym sejfem, jest genialny po prostu. Tak. Tyle ci powiem, czekaj, a tu jeszcze muszę przekolorować tutaj to jedną rzecz. O. Cholera, no. Nie, czerwony guzik zrobimy, o. Cholipcia! Te skrytki będą dziwnie wyglądać. I zobacz sobie tutaj, chodź zobacz ten. Czekaj. A, właśnie, nie będą dziwnie wyglądać. Kurde. Dobrze, to musi tak być. Co mam zobaczyć? A, kliknij guzik. O, zajebisty. Kliknij guzik, patrz. Jak ty to zrobiłeś? Widziałeś, patrz. No?
Co to za safer, nie? Czekaj, tu jeszcze trzeba. Nie, bo tu trzeba dodatkowo zbrojone ściany zrobić. Przecież te ściany są bardzo, wiesz... Nie, no dobre ściany są, spokojnie. I nawet tutaj mi nie zmieniał kolor, chociaż nie, trzeba będzie zmienić kolor. Chyba. Spokojnie. Jedne będą skrytki do góry nogami. Co jest? Ziomy! Zgubiłem percepcję przez to malowanie. Wiesz co, zrobimy tak, patrz. Zrobimy tak. Za karę to ten, ty tam te skrytki rób, nie? Ale o. Przycisk jest tak, wiesz, niefajnie ustawiony. Bo tutaj to zakrywa trochę, nie no właśnie o to chodzi. Czekaj, aha, ja ci... Dobrze. W ogóle oświetlenie trzeba tu zrobić. No rób oświetlenie. Nie, jeszcze inaczej, jeszcze inaczej, jeszcze inaczej, bo trzeba zrobić to podwójną ścianę chyba tutaj, wiesz? No tak, bo to gdzieś, kurczę, i od dołu też. Także ja wyjdę na zewnątrz, zrobię podwójną ścianę. Za chwilę, do tego sejfu. No. O, czekaj, gdzie są ściany? Bo zrobimy oświetlenie tam w środku też, nie? Dodatkowe. Tak. Żeby ładnie było. Ale takie awaryjne jakieś. O właśnie, trzeba awaryjne oświetlenie zrobić, w razie jakby się ktoś, wiesz, wkradł? Nie, nie, bo ja się będę regularnie wkradał. To taki... Nie, ja takie rzeczy nie róbmy, bo ja takie rzeczy będę wkradał się regularnie, przecież jak nie będziecie na odcinku, to wiesz. Aha, fajnie. Coś wiedzieć. To od razu łup, łup, łup i... Prezes będzie się wkradał do banku. No oczywiście. Ktoś musi, nie? No. O, proszę bardzo. To będzie genialny, super, ekstra wypasiony bankor. O, cyk. Paweł Edlucek. Kompan. Kredito. Ja nie chcę tego napisu robić. Nie, czekaj, jak się ma nazywać bank? Napiszcie nazwę banku, jaka będzie nazwa banku. Wow, ale te skrytki fajnie wyglądają. No nie? I teraz czekaj, jeszcze tutaj też tego oświetlenie wrzucę. O, już wiem. Oświetlenie, o, takie. Jest tu środek tego? Jest środek? Jaki środek? O. Ale ja bym tu dał jakieś takie, nie wiem, inny kolor tego oświetlenia. Spokojnie, czekaj. I teraz tak, tu zmniejszymy na minimum. Chyba to oświetlenie. Ja, nie. Kurczę, dobra, czekaj. Co jakie dziwne być? Jakie dziwne oświetlenie robisz. Może być takie? Różowe? O, nie, takie. To, o, to będzie dobre, to będzie dobre. No, ale ja wiem, takie słabe. Bo te skrzynki widać. I czekaj, musimy jeszcze zrobić tu alarm, no nie? Ja bym coś jeszcze innego tu zrobił. Dajmy oświetlenie, takie boczne, tak przy wejściu. Ja tu zrobię alarm zaraz, żeby w razie czego mogło coś być. Ej, no ale no ej tam, ej, o, dobra. No patrz, muszę wejść po sejfie. No, tak będzie łatwiej. Dobra, te drzwi są dobre, bo takie skotkowe. Od razu lepiej. Dobra. Skotkowe drzwi. O, ekstra. Fajnie to zrobiłeś. Tylko jeszcze teraz trzeba będzie zrobić to na przycisk, żeby mogła po cichu, żeby, wiesz, asystentka mogła po cichu włączyć. I wtedy włączy się oświetlenie i włączy się jednocześnie kręcenie, nie? Że jak się będzie tak i tutaj dać jakieś bardzo dużo ileś stopni, nie? Tak żeby to wiesz. No to musiał być kontrol. No tak, chyba tak. No. To właśnie to połączymy. Już zrobiłeś tu połączenie? Nie, jeszcze nie. Czekaj, to tego nie łączymy na razie, bo to będzie włącz... Jak klikniesz tutaj to, no to się musi otworzyć i zamknąć, nie? Ale musimy mieć jeszcze przycisk awaryjny. Tylko czekaj, najpierw biurka. Zróbmy szybko biurka. Gdzie są biurka? Gotowe stoły najlepiej może, nie, co? Nie, to nie tylko biurka. Słuchaj, co ty? Wiesz jak jest w bankach? No i pod biurkiem wiesz co jest. Tak, ale tutaj musi być w ogóle to całe sukienka. Zaszklone. Zaszklone to musi być. Co zaszklone? Tak, tak. Jak co? A, to mówisz! No! A no tak, no musi być, tak, ja już wiem o czym, tak, rozumiem. No tak, czyli to tak, musi być z drewna. No, ja wiem, jak z drewna? No z drewna. Nie, no co ty, to musimy zrobić tutaj... No z tapety chcesz znowu robić? Nie, podłogę no, mamy z tapety. Nie, zróbmy ceglane, tak samo. Tylko zrobimy po prostu...
Nie, cegłę. Wiesz o co chodzi, tak? No wiem, taki murek, o. Z samego sufitu. Jak murek? No chłopiec, no, czemu nie może być z cegły? No ziomno, no jak nie, jak z drewna? Chcesz podjarać to wszystko? To się spali. Nie spali się, to drewno się nie pali. I czemu tam robisz? No bo to musi być dookoła, tu klient musi być zabudowany. Klient musi być zabudowany, weź troszkę szerzej. Tutaj, dobrze, dalej, bo zobacz, tak, zobacz, gdzie tak są drzwi. Tylko, to jest, to był tylko koncept, no. Czemu krzyczysz na mnie? Nie krzycz na mnie. O, co to się dziura zrobiła? Cholera, masz jeszcze te cegły? A masz jeszcze te cegły? To była tapeta, ziom. Dobra, podłoga mamy z tapety. Ach, cholera, tapeta miała być. No, ja nie wiem, z murka, no poważnie. Nie, no, ale zaraz zmienimy jeszcze kolor. To będzie wyglądało jak średniowiecze. Nie, dobrze, zobaczę, zrobimy tutaj teraz dziurki. Czekaj, przede wszystkim gdzieś tu musi być wejście jeszcze. O, shit, zamurowało mnie. Tutaj drzwi zrobię zaraz, spokojnie, easy. Dobrze, to ja robię ten przełącznik, przekaźnik. Dobra. I teraz drzwi, czekaj, drzwi muszą być takie konkret, wiesz. Konkret, wypas, super, ekstra, turbo. Dobrze. Okej. Ale normalnie drzwiasy zrobiłem. I teraz czekaj, teraz przydałoby się tu gdzieś podłączyć jeszcze. Masz tam kąt, albo czekaj. O, co ty już robisz, kręciołka? No, zrobiłem już. A na 360 dałeś, czy co? Nie, teraz dam na 360. O. Chyba. No jest 360, tylko wiesz, no to musi zrobić w jednej takie, sekwencji. Takie inne 360. Dobra, i teraz tu. Tu i tu, okej. I to będzie otwierane na 90 na przykład stopni. Co ty tam porobił? Okej, okay. Jezu, jak to tam... Ile to może świstać? O, obawiam się, że... Zepsułeś? Coś tu popsułem, no. Czemu to się cały czas kręci? Aha, nie, zero ten... Czekaj. Nie wiem, czemu to się kręci, to się zbudowało, czekaj, chwilę. Wiesz? O nie, chwilę, bo... No bo dajś na jedynkę, jedynka musi być zero zawsze. No tak, ale... Nie, dałem na jedynkę? Poważnie? No tak. Czekaj. Ty, bo to się dalej kręci. Coś się zbugowało, mówię ci. Czekaj, to jest dwójka. Dwójka jest to, co przy drzwiach. To nie powinno się kręcić. I w ogóle... Ja tego nie ruszałem. A, dobra, wiem o co chodzi. Dałem tutaj ten. Na dole dałem to, żeby się cały czas kręciło. Wiesz o co chodzi. Teraz to się musi odkręcić. To tak, zróbmy, czekaj. O, odłączyć, podłączyć. I dwójka na 360. I trójka, trójka co to było? Trójka to jest ten, to oświetlenie, nie? Co ty trójka zrobiłeś z tym, że to się tak zważyło? Czekaj. Ziom! A, no nie. Co on tam poklikał? Czekaj. Coś się cały czas odkręca. Ale to leci. O kurde. A skąd ty masz takie pancerne drzwi? O, w drugą stronę się kręci. Aha, odłączyłeś, tak? Odłączyłem teraz. Jezus Maria! Chwila, moment, bo jakiś gość zaczął kosić trawę tutaj. O, rany, normalnie, co jest grane? Jakieś kosiarze co chwilę przychodzą i tu... I kosi mi tutaj, pod oknem. Muszę napisać taki, wiesz, duży napis na granie, nie? Nie przeszkadzać. Dokładnie. A, poczekaj chwilkę, a gdyby... czy guzik jest kliknięty? O. Paweł, ja to zrobię po swojemu. Okej. Okay. Okej. Okay. Drzwi się już otwierają normalnie, już jest naprawione. Tu zrobimy tylko, czekaj, to jest trójka teraz. Trójkę też zrobimy na 360. Czemu to się kręci bez jajców? Jakim cudem? Nie wiem, ale to chyba ja popsułem. Cały czas się kręci. Drzwi już działają.
Drzwi już działają, ale tu się... O, odkręciło się. No, to się chyba zakręciło po prostu. O. Dobra, już, naprawione. O. A światełko? Zobacz na kontroler teraz, o. Już. O co chodzi? Gdzie ty jesteś? O, tu jesteś. Kliknij sobie na kontroler, to ta pierwsza pozycja zawsze jest 0, jako domyślna, jako podstawowe to jest 0, a druga na ile ma się obkręcić. No. Żeby nie dawać na tym pierwszym, bo na pierwszym dasz, to będzie się chyba kręciło non-stop, nie? Elegancko, fajnie działa. A nie dasz, nie robisz rady, żeby to światełko się jeszcze mocniej obkręcało? Żeby światełko się mocniej obkręcało? Robiło, tak, tak szybko. Chyba niezbyt. Musielibyśmy... Nie, bo ja chciałem to zrobić, ale pod inny kontroler w ogóle. Nie pod ten sam. O. Bo wtedy czemu wiesz. Nie? Bo wtedy wiesz, zrobisz tak, że guziczek kobitka klika i włącza alarm, nie? No. I wtedy to zapętlone będzie się kręciło, nie? A tutaj w sumie są też dźwięki. Może no są dźwięki, tak. Pyk, pyk, pyk. Okej, okay, czekaj, tutaj w ogóle musimy. Co ty robisz? Co to jest? A, szklarnię robisz. Dobrze. Tak, krótko mówiąc tak. A, czyli coś takiego? To nie, to ten mur można zakwitnąć. No dobra, nie wiem. No właśnie o to chodziło mi, żeby takie coś zrobić. Wiesz, no ja też. No, tak ja chciałem tutaj okienko zrobić, zobacz, tutaj chciałem okienka zrobić, o. No, ale tak będzie chyba fajniej, co? No dobra. O, nie podoba się Pawłowi. A gdzie się wchodzi? To teraz zrobimy wejścia, wymyśl jakieś. Może być tu z boku, po prawej stronie, o tutaj gdzieś. Tak. Trzeba będzie zrobić drugą stronę otwieranie. Dobra, drzwi jakieś takie ciemne. O, czarne. A, czarne drzwi. Czarne jak noc. Tak jest. To okno mi to nie pasuje. Parapet trzeba uciąć, niestety. Co ty gadasz? Nie, to nie mojego parapecika. Czemu chcesz mi uciąć? Przykro mi. Czemu chcesz mi uciąć tak, parapecika? Tak wyszło, no. Mówisz? Czekaj, a tu drzwi może wstawię już. Szerzej. Szerzej? O, czekaj, już urwę. Tak. O. Dobra, i drzwi powiedzmy tu, otwierane tu. I do tego pan kontroler. Wow, dobrze, to ja drzwi tutaj też zabuduję. Nie, to brzydko wygląda, to może z szyby. Teraz zrobimy tu. Okej. Okay. Szyba ogólnie kojarzy mi się jak jakiś taki... pseudonim dla jakiegoś dresa. Co, szyba? Mówisz, spoko. Nie, no to bardzo, bardzo sympatyczne skojarzenie. Tam pilnuj czasu, bo ja teraz mam, wiesz, zresetowany licznik. No, wiem o co chodzi. Dobra. Drzwiasy zrobione. Czekaj, drewutka ci troszeczkę dorzucę. U góry. Dobrze, to ja robię szyby. O. Więc to te drzwi są jak pancerne, ale drewniane ten, ściany, no ziom, no. Boże, jak tu się włamać? Podpalmy to, dobrze! No, przecież w bankach przeważnie są takie drewniane rzeczy. Ech! Rób okienka, no. No ja robię ten, ja będę robił dziurki. Rób dziurki, dziurkaj tam. Jak masz dobry dziurkacz, to dziurkaj. Dobrze. Tylko ten, dobra, okej, mniej więcej. Kurde, każde okno inne zrobił, no nie mogę. Jak każdy ich. No zobacz, no. Jedno jest oj, szersze. Oj dobra, to jest scrap mechanik, no. Jedno szersze, drugie mniejsze, wiesz. Masz dużo pieniążków? Przyjdź do większego okienka. No, to każde jest do czego innego. Tutaj nie trzeba, bo tutaj będzie... Czemu? Nie. Nie, też okienko, nie? Czy nie? Nie, bo tutaj będzie po prostu przejście dla pracowników. Okienka są tu i koniec. No dobra, ja to zaraz zabuduję ci to. Jakie szybko. Coś się nie pykło, no właśnie, czekaj, tyk, tutaj damy. Dobrze. I tutaj jeszcze okienko musi być. O. No i tutaj tak, jak najbardziej. I trzeba krzesełka, jak przyjdą ci bogaci klienci, to trzeba tu krzesełka, żeby mieli gdzie usiąść. W ogóle przede wszystkim jedna rzecz. Musisz zrobić takie wypustki. Co to jest? No ziom, no stary, jak? No nie, no. Wypustki chcesz zrobić? Wypustki musimy tu zrobić takie. O, żeby, idealnie, wiesz, idealnie, jest dobrze. Żeby mamono mogli się wymieniać. Krzesło? Ale przy okienku nigdy nie siedzisz. Przy okienku się stoi.
To tu się siedzi, bo to jest bank. Paweł. To nie jest, to nie jest ten Alcatraz, że się siedzi, tylko tu się stoi. Krzesełko to po drugiej stronie dla tej kobitki, a nie dla chłopczyka. No to po drugiej stronie też. Dobra, te drewutko to czarne, nie? Czy co? Ale co? To w środku? Tutaj? To takie fajne, zabudowane? Nie, mi się podoba taki kolor, jaki jest. Drewniany? Taki? No taki. Tak, drewno jest przeważnie w kolorze drewnianym. Nie no, czarny będzie spoko, zobacz. Albo takie jaśniejsze, ciupkę jaśniejsze możemy zrobić ewentualnie. Niech ci stoi. Ciupkę? Dobrze. Niech ci będzie. To nie, dobrze. O, żeby było równo. Żeby takie, wiesz, no, limuzynowe to... szyby, takie przydymione. Tak. Nie, dobrze wygląda. Kurde, nie przesadziłeś z tymi szybami? Przecież nic nie widać. Pan mi da 10 zł, a nie 100. Nie, nie, pan się pomylił, pan nie widzisz. No. Prawym to może odmalować, wiesz? Na oryginalny. Mhm. No. Ja tak patrzę, czy coś biały robi. Ale tutaj dobrze, jak będą zaciemnione. O. Paweł. No tutaj przecież... Tak? To czekaj, to tu czarne tu. Miejsce dla pracowników. O. Pyk. Takie weneckie lustra. Pyk, pyk. Weneckie? Dobrze. No, no, no. No i czarne takie blaty, żeby było widać zieloną mamonkę. Ty, a właśnie, ja się zawsze zastanawiałem, jak to jest, no, jeśli zrobimy światła na czarno. Nie świeci, ty, ale nie, no dziwne. Świeci? Nie, właśnie. Aha. Ty, a te świecące bloki na czarno? Czarne krzesełka zrobię, o, proszę bardzo. Tutaj jeszcze, tak? Ciemniejsze. Okej. Nie no, elegancko. Czekaj, bo tu jeszcze w ogóle nie zrobiłeś, o. Czego nie zrobiłem? Taśma. No tak. No taśma musi być, to jest wykończenie naszego pięknego tego. To? No ale to wiesz, to jeszcze nie koniec jest. No tu mamy jeszcze roboty trochę przy tym banku. No ja, wiadomo. Wiesz... Jeszcze trzeba go uzupełnić pieniędzmi, także wysyłajcie. Nie no, żartuję oczywiście. No, dobra, ale trzeba jakąś mamonkę wrzucić przecież. Ale w sejfie nie będzie, w sejfie będzie kamienna ta podłoga. Kamienna mamonka będzie? Podłoga. Aha. Dlatego, że tutaj wiesz, wszystko kontrolet, komunitet. Nie no, wiadomo, być... to musi być ten, nawet lepiej jakby metalowa była, jeszcze lepiej. Elegancko. No, metalowa też mogłaby być. O. Zrobimy wykończenia. Super. Dumny jestem z ciebie. Widzisz, to jest czarny bank. Ale safe jest jasny. Pyk, otwórz sobie safe i zobacz. Za jasno? O. Nie, spoko, jest dobrze. Tak, dobrze. Podoba tak mi się. O, nie, no jest spoko chyba. Jest spoko, jest bardzo fajny safe z tego teraz. Będzie się odznaczało jakoś tam. Dokładnie. Tak. Czekaj, tutaj coś, co jest w takich miejscach? Tutaj chyba jakieś stoliki jeszcze musiałaby być, czekaj. Musimy iść do banku i zobaczyć. Tam przy sejfie musimy iść tam do nich, nie? Ciekawe, no. Czy nas wpuszczą. Z kitu, wchodzimy do banku. No, proszę pani, co jest tutaj koło sejfu? Co jest na zapleczu? Okej, okay. Ochrona. Ej, gdzie jest mój stolik? Gdzie jest stół w ogóle? O, jest tutaj, przeniósł się. Ja tu muszę stoliki wstawić, wiesz, bo... O. Bo tu jak są skrytki... No... To też będzie liczenie mamonki, nie? Tak myślę. Za daleko. O, tutaj. Tak, testuję tutaj różne kolorystyczne rzeczy. Dobra, testuj. Co by tu jeszcze o, wiem już. O, tutaj tak. To wywalić. Okej. Okay. I teraz tak, tu jeszcze, ja jeszcze ozdoby tu wstawię, poczekaj.
Ozdoby muszą być. Nie wiem czemu, ale zawsze lubię jedne i te same ozdoby rzucać. To znaczy? Kwiatek. Kwiatek. O, i od razu widzisz, od razu to nabiera, że tak powiem, życia. Tak. A dzisiaj wyjątkowo bez lagów. Wiesz co, poczekaj chwilę, bo tutaj źle, nie, zróbmy to tak. Widzisz, patrz. A, no, to jest lepsze. Widzisz, tak trochę, troszkę to wystaje i masz wrażenie, że to jest takie wypukłe i 3D się zaczęło robić wszystko, nie? Więcej detali, no, no, no. Więcej detali, od razu, kurczak i bank, normalnie, ho, ho, ho. O, dobra. Chociaż powiem ci, że z zewnątrz wygląda tak, jakby w środku miały być świeczki. Co, świeczki? Nie, spokojnie. Taki, taki nie wiem, bank wampirów albo coś. O, lepiej, nie? Zobacz. Tylko coś mi tu jeszcze nie pasuje. A gdyby na przykład zrobić te... Czekaj, kolumny. Co zrobić na czarno? Zrobić takie białe? Nie, dobra. Nie, białe właśnie patrzyłem i słabo to wygląda. Słabo? Dobra, to jednak czarne. Dobrze. Do nic już zostawmy te białe, powiedzmy, wejście. Wszystko pootwierane, włącznie z sejfem, nie? Nie, sejf zamknięty na szczęście. Nie, przede wszystkim względy bezpieczeństwa, moi drodzy, czyli cały bank otwarty dla was. Włącznie z sejfem. Chcesz zostawić pieniążki? Zdeponować? Nie, nie, nie! Nie iść do okienka, iść od razu do sejfu. Ja w skarpecie trzymam w domu. O, rany. Dobra. Pieniążki. O, czekaj, ja się tu przymknę. Proszę nie wchodzić, chwilowo. Bo tu są zmiany teraz. Co tam robisz? Hasła zmienia. Patrz teraz! Wow! Właśnie? Jaki safe? W GTA było inaczej. Czekaj, mi się te stoły tu nie podobają. Ani trochę. Za blisko. Mówisz? No. Nie, ale ten... Złoty safe to może być, nie? Chyba. Taki żółty, może nie, no w porządku wygląda, jest okej. Złote sejfy, Dobra, tutaj ta wypukłość była naprawdę spoko, to fajnie wyszło. Jeszcze może przy suficie dajmy. Wypukłość była spoko, lubisz wypukłe? Dobra, spoko. Lubię. Okrągłe. Lubisz okrągłe? Fajnie. Czekaj, tu zabudujemy to. Okej. To zakolorujemy. Żeby nie było widać tych kontrolerów niepotrzebnych. O, tutaj tak samo. A to zaraz zabudowę zrobię. Też tutaj takie wykończenia jeszcze. O. No właśnie się bawię takimi wykończeniami teraz szybko jeszcze. Pyk, pyk, pyk. A, no właśnie z tym oknem wyszło tak klipnie trochę, nie? No ale tak się zdarza, no. Nie, no spoko, no. Czasami, wiesz, stary budynek trzeba czasami przerobić na ten, na bank, nie? No i już nie jest takie proste. No właśnie. Także, no, udało nam się na szczęście. Udało się, ale no, nie obyło się bez małych pomyłek. A, czyli ty zakolorowałeś tutaj z powrotem to okno, no dobra. Bo ja to zrobiłem na jasno, no dobra. Nic, jest okej. Co, zamykamy. Pyk. Chyba mamy bank skończony. Tu jeszcze tylko ten kolor mi się nie podoba. Czegoś mi tu brakuje. O, wiem czego mi brakuje. O. Człowiek, to jest bank, a bank ma dużo kasy, więc tu musi być wszystko super oświetlone. Co ma? Dużo kasy ma? Tak, musimy zrobić takie oświetlenie na ścianie, już ci pokazuję. Patrz. A takie pojedyncze na środku. Pyk. Pyk. O. I co, pasuje w Paweł? O, tak, idealnie. Zobacz, już nie jest tak pusto, nie? Naprawdę to wygląda teraz. Moim zdaniem bardzo ładnie. Dobra. Tutaj jaka kładka do tego banku. A rzeczywiście widzowie mieli rację, że jak się podzieli, to... Jest troszkę lepiej, nie? Jest dużo lepiej, tak. Można bez problemu budować. Nie ma w ogóle żadnych lagów. A jakbyśmy, jak budowaliśmy mój dom, było strasznie. Zdarza się. Dobra, czekaj, tutaj mam już prawie gotowy parking. Dobra.
Nie, no będziemy mieć to dzisiaj wykończone ładnie, elegancko. No. Dobra. Co tam robisz? Co tam oglądasz za domek? Odłączyłem, a mogę ci pokazać moje stanowisko. Czemu odłączyłeś swoje ten? No żeby nie było lagów, tak? Żeby to wszystko było fantastycznie. A moja BMW mimo tego twardego zawieszenia to i tak ładnie przejeżdża. Nie, ja bym to zostawił tutaj, ja bym odłączał po prostu segmenty miast. Bo tak to będzie brzydko wyglądało, jak każdy będziemy odłączać, będzie brzydko wyglądać. Ja proponuję, żebyśmy odłączali po prostu takie, wiesz, segmenty. No, trudno, no. I o, zobacz, czekaj jeszcze tutaj, żeby to ładnie wyglądało. Trzeba iść na ustępstwa trochę. O. Pachołki. No tak, no bo trwa budowa. Wiesz, to tak nie może być. O. To może to i to ja też zrobimy. Coś takiego, i widzisz, i w ten sposób. I w ten sposób widzisz, że ładnie to wygląda. Jakoś to niby jest odłączone, ale jest odłączone profesjonalnie. Ale nie chamsko, że po prostu wiesz, ktoś ci wyrwał kawałek kostki, nie? No, no tak. Czekaj, zabuduję cię. Dziękuję. Kusie. Ręce mi się trochę trzęsą. Jak z drewna? Nie, nie, to i to. Czego jest to i to? Z plastiku. A tu nie ma plastiku chyba. Ja poszukamy taki gotowy to i to jakieś, postawiamy. No dobrze, no. To tak to. Co, już nam skończy się czas, rozumiem, tak? No. Już możemy powoli kończyć. Czekaj, druga warstwa. Ile pachołku. Druga warstwa nam jeszcze się, że ten... Oj, kurczę. Jaka druga warstwa? Ściany. No zobacz, tutaj z tyłu, jaka brzydka. Tu nikt nie będzie zaglądał, Boże. Dobra, trzeba tutaj coś pobudować rzeczywiście. Nikt nie będzie zaglądał. Ja jak będę się włamywał, to będę zaglądać. Jak to wygląda? Okej, dajmy to. No patrz, nie mogę pokolorować. Dobra. No zabudujmy to właśnie w ten sposób, dobra, okej. Zróbmy to w całości, no. Przynajmniej będzie widać te szparek. No. Szparki są najgorsze. Tak, o. Pek. No jaki bank? Słuchaj, wiesz, to fajnie będzie ukraść, wiesz? Odcinasz tutaj jeden, odcinasz tu i później zabierasz całość. Musimy kiedyś tak zrobić. Wiesz, i całość zabierasz od razu. Nie masz patyczkował, nie? No tak. Włamywać się? Zabierzmy cały safe, nie? Dokładnie. Będzie szybciej. Tutaj się utnie, tu cyk cyk. Dobra, okej. Okay. Bank gotowy, możecie ocenić, czy wam się podoba, czy nie. Jeszcze zerknę tylko szybko do środka. Dobra. Elegancko. Drzwi oczywiście wszystkie potwierane jak to w banku. No tak, tak. Łącznie z safe'em. Nie, safe teraz dopiero otworzyłem. Nie, wietrzy się, bo to jest nowy budynek i trzeba tak, wszystko przebiegać. Farba musi wyschnąć. No właśnie. No nie? Tak. Dobra, okej. Okay. Pyk. No i później zastanawiam się, co są pootwierane. Ja tu zamykam, a tu mi otwiera, no. Ale fajnie. Najcenniejsze rzeczy trzymamy w safe'ie. Shit! Nie, no dobra, spoko, już cię wypuszczam. Nasz złoty safe. Dobra, weź pozamyk. Nie, bo tu coś popsute jest. Psułeś. Co? Psułeś mi. Działa wszystko. No otwórz. Tu popsułeś, stylizacyjnie. Aha, faktycznie. Dobrze. Chodźmy stąd, zamknijmy komisyjnie. O. O, dziękuję. Poczekaj. Proszę wyjść, o. I moja dobra. Podłoga szklana. Szklana podłoga, tak jest, świecąca jeszcze w dodatku. Dobra, tyle z naszej strony, w takim razie dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa.